Firma Hacharbut i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu. Siemaneczko, witamy. No i tak, rozustawiliśmy sobie rusztowanie, bloczków porzucaliśmy, także jesteśmy zwarci i gotowi. Także przytrzemy sobie, bo są delikatne uszkopki. Tak zwane schodkowanie. Pokażę Wam tarką do styropianu. Najtańsza tarka do styropianu spokojnie Wam na taką budowę wystarczy. 10 zł, coś takiego. Lepiej bierze niż ta specjalistyczna. Odkurzyć dobrze, sprawdzić, czy jakiś dowcipniś przez noc sznurka nie przestawił i możemy murować. Niestety albo stety, dla nas to nie ma różnicy. Trochę niewygodniej się kładzie. Druga partia bloczka doszła nam bez pióro w pustu. Nie wiem, jak będzie słychać. Zasada jest ta sama, co z pióro w pustem, tylko dodatkowo smarujemy na łączeniach bloczków, żeby ich razem skleić. No, chociaż nie ma problemu tego typu, że nieraz się położy nie tą stroną, ściąga, dotnie się nie z tej strony. Jakby go nie złapał, jakby go nie położył, to będzie dobrze. Delikatnie więcej zabawy. Jeżeli chodzi o wchodzenie zaprawy, tak to przy docinaniu mniej zabawy. Mniej odpadu, moim zdaniem. Postawię Wam tu taką... Może nie będzie wiało.
trochę bardziej trzeba się umazać, bo jednak przy dosuwaniu to zawsze ta ręka dotknie tego kleju. Widzicie, dotarte było i już następną też będziemy trzeć, bo... Schodek się zrobi. Dołem zdejmiemy, góra do sznura. Sensacja. Jeszcze trzy warstwy i nad drzwiami wejściowymi obsadzimy nadprożę. W murowaniu warto jakieś okulary mieć. To ten pyłek zawsze jakoś mniejsze prawdopodobieństwo, że trafi do waszych oczu. Dół licujemy. Jak mówię, trzeba mieć w miarę prostą kielnię i przykładam to tak jak, nie wiem czy to widać na kamerce, jest mały prześwit. Ja go dobijam. Nawet widać po naprawie, jak się ściągnie ładnie, to znaczy, że jest git. Sznurek jest przy samym bloczku, wzdłuż nie dotyka, nie dotyka, nie odpycha. Zostaje. Tutaj mieliśmy podocinane tu. Tak odwrotnie. Niespodzianka jeszcze wczoraj. Wczoraj był dzień z niespodziankami. Op. Bajeczka. Stój. Tak jak teraz nie musimy docierać nic,
już jest gładki. Bum, 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 bum. Tutaj widzicie, tutaj bloszek nie trzymał kąta, musiałem przytrzeć, żeby mi tym końcem nie odpychał, prawda? I z automatu tu wychodzi, bo tu gdzie dotarłem już jest na równo, a tu wychodzi taki mały ząbek. Tak zostaje, bo jakbym wypchnął tego bloczka do tego ząbka, to bym skrzywił tak naprawdę. Dobra, obsadzamy narożniki. No i już zaczynamy z rusztowania. Cyk. Ziemniczka. Pionik jest. Przytrzymaj. Czekaj. Już miałem. Uważaj na oczy. Baja. I lico. Teraz lico. Widać, tutaj trzeba mu pomóc. Dobra, zobacz, nie przestawił się. Jest, dobra. Sobie czepiamy tu. O. Od razu ten kawałeczek tu. To jest tu. By dwa razy nie wracać tutaj. Jeszcze mu tu pomożemy. Rzuć no pełną złamego. Oh,
przecieramy. Stasiowi możemy odpiąć sznurka. I teraz tak. Od razu warto sobie tu przetrzeć. Bo musimy w tym miejscu mieć pewność, gdzie pilnujemy, nie? Mieć pewność, że jest sznurek. Naciągamy. Jak struna, jak jest porządny sznurek, naprawdę można dobrze go naciągnąć. Nie dotyka, z bajeczka. Ten, jak widać, górą odchodzi. To mu pomożemy klinikiem. Do niego ja wygrzebię. Gwoździki. Wszystko mam w tych kieszeniach. I patrzę tu, co się dzieje. Bajeczka. Tyle mu wystarczy. Lico. Do sznura i dalej. Kamek. Jakbyście mieli wilgotne bloczki, to przy otworach starajcie się wybrać te suche, bo później będziecie wycinać i jak jest wilgotny, to jest o wiele ciężej. I co jest? Bo sznurka jest. Następny. Opa.
cały statyw się przewrócił. Widać tego lica pilnujemy. Powtarzam się już któryś raz, ale to jest cały myk w murowaniu. Żeby jedno z drugim się zgrywało. Pionu pilnujecie sznurem i musi być dobrze. Dobra, wracamy jak będziemy wycinać pod drożę. No siemanko, napiszcie w komentarzach ile osób kupiło nasz projekt i będzie budować w tym roku. No. To by ciekawe. Także zachęcamy do komentowania. I co? Wyznaczyliśmy sobie tutaj, przenieśliśmy sobie wymiar drzwi na drugą stronę. Oczywiście troszkę się zakręciłem i nagadałem się, a kamerka była wyłączona. Ale to nic, mamy odrysowane, przeniesiony wymiar na górę, na drugą stronę. Teraz weźmiemy sobie, przykręcimy dwie łaty, to jest najprostszy sposób i najdokładniejszy. Możecie za każdą warstwą na wymiar docinać, ale na pewno wam nie wyjdzie tak równo jak w ten sposób. Zawsze czy ten piórowpód jest, no nie są te bloczki tak idealnie równe, żeby ten piórowpód wszędzie dochodził do siebie idealnie. Także możecie z wymiaru dociąć dobrze, a gdzieś wam tu ucieknie, tu nie dojdzie, no i później będzie nierówno. Druga sprawa, to jest szybsze rozwiązanie, no bo tutaj jakby z zapasem zostawiacie, no tu trochę przesadziliśmy, a to z racji tego, że ja się tam zagapiłem przy pierwszym bloczku, no i tak poszło już do samej góry. Ważne, że nie brakuje, jest co wyciąć. Gorsza sprawa jest, jak zostaje coś około centymetra, nawet nie, no wtedy już ta piłka będzie uciekać. Jest o wiele trudniej wyciąć. Także teraz weźmiemy sobie, przykręcimy łaty, wytniemy najpierw otwór na wymiar i później wycinamy pod nadproża. Nadproża robimy na 214 cm. Lepiej ciutkę wyżej niż za nisko. Lepiej ciutkę wyżej niż za nisko. Później nie ma problemu. I co? Obsadzamy nadprożę i domurujemy. Wycinamy otwory wszystkie. Bierzemy się za szalowanie. Oczywiście dzisiaj plan jest taki, żeby dzisiaj to wymurować, a jutro powycinamy. No zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże, ile nadziałamy. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Dobra, wytnę i wracam. No i tak, przykręcimy sobie łaty. Może najpierw tutaj pokażę wam, jaka różnica jest pomiędzy wycinaniem, gdzie jest naddatek, a gdzie tego naddatku nie ma takiego dużego. Łata nie jest za prosta, ale się naciągnie. Pa, 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 pa.
kreska do kreseczki, kreska do kreseczki, łata do kreseczki i nam trzyma wymiar też. Trzeba naprostować. Kartajno, tę maszynę do cięcia. Czekam. Starczy. Tak wygląda otwór po wycięciu, przy szlifowaniu, także myślę, że spoko. Tolerancja dosłownie milimetry, nawet nie ma milimetrów. Także powiem wam, ciężko byłoby za koleją murować i z taką dokładnością dociąć. Oczywiście nic by się nie stało, jakby ten na przykład wystawał 3 mm, ten był wciągnięty. Chodzi głównie tutaj o czas, tak? Chodzi o czas, jaki trzeba poświęcić na to, bo jest naprawdę dużo wygodniej dać ten nadatek. I tyle, i później to wyciąć jak się da, nie? Normalne, że w innych materiałach jest ciężko to wykonać, ale my już mamy doświadczenie z elewacją, ze styropianami, wszędzie gdzie się da i gdzie jest łatwe do docięcia, wszędzie lepiej sobie wypuścić, czy nawet jak ktoś na drewnie pracuje, to wie o tym, że zawsze lepiej z naddatkiem, a później móc to obciąć, nie? Także czas się wtedy zwraca, nie? A wiadomo, czas to pieniądz. I wycinamy. Też sobie warto przykręcić coś, ale takie bez betonu lepsze. Trochę przy nisku. Mi się to przykręciło za nisko. O. Użyjemy piłki ręcznej.
Ona jest wysuszona ta piłka, ale swoje przeżyła, ale powiem wam, nowa to idzie jak zła. Naprawdę warto dać za piłkę parę groszy więcej, bo pamiętam taką sytuację, jak no, cały dom wycinaliśmy ręcznie i kupiłem, już nie pamiętam z jakiej firmy, ale badziew i strasznie rzadko miała te zęby z tą widią i była masakra i trzeba jechać po tą i dwa razy szybciej. Taka piłka 70-80 zł. Dobra piłka. Dobra, pozamiatamy i obsadzamy. No i tak, znaczymy sobie 2,14. Tak jak mówię, lepiej troszkę wyżej obsadzić niż za nisko. Także bierzemy 2,14. Przeniesiemy sobie. Czyli będzie mała demolka, powycinamy sobie otwory. Także bałagan będzie, ale nieraz tak musi być. Oczywiście zawsze się dba o ten porządek na budowie na tyle, na ile to jest możliwe. I teraz tak, nad proże mamy metr 50, metr 50. Wypniemy sobie troszkę więcej. Deczko więcej, żeby nie było niespodzianek. Mamy 1,50 m nadproża, ale niekiedy one mają 1,52 m. Różnie to bywa. Można zmierzyć w sumie. Pasowałoby. Ale jak zrobicie tak na styk, dobra. Tutaj, tutaj, teraz przeniesiemy sobie tutaj. Jak zrobicie wytnięcie na styk, to dojdzie klej, no i już będzie ciasno, nie? Pionie mamy wycięte, nie, poziomicą przeniosę, bo może być mała nierówność i już będzie poszukiwać. Gitara.
I wycinamy. Też sobie warto przykręcić coś, ale takie bez betonu lepsze. Trochę przy nisku. Mi się to przykręciło za nisko. O. Użyjemy piłki ręcznej. Jest wysłużona ta piłka, ale swoje przeżyła, ale powiem wam, nowa to idzie jak zła. Naprawdę warto dać za piłkę parę groszy więcej, bo pamiętam taką sytuację, jak no, cały dom wycinaliśmy ręcznie i kupiłem, już nie pamiętam z jakiej firmy, ale badziew i strasznie rzadko miała te zęby z tą widią. I była masakra. Musiałem jechać w potomni. Dwa razy szybciej. Taka piłka 70-80 zł. Dobra piłka. Dobra, pozamiatamy i obsadzamy. No i tak, jeszcze jedna rada. Zawsze czyśćcie narzędzia po pracy, a nie przed pracą. Zawsze to powtarzam. Ale jak widać, nieraz można się zapomnieć. Chcę Łukaszowi na głowę walić. Marujemy. Wow.
tak jak w tych gazobetonowych, zawsze macie tu naklejkę i tak jak napisy idą, tak ma być. Tak ma iść na proże. Także tego trzeba pilnować. Coś tam poszło na dół. Teraz tak, licujemy to samo co z murowaniem. Licujemy. Oczywiście póki wieńca nie ma, to troszkę te ściany chodzą, nie? Także też jakby jakieś wichury zapowiadali, to trzeba to najzwyczajniej w świecie, tak jak taki dzyndzel stoi, jakoś to wyprzeć, skręcić, bo mogło być niefajnie. Rano zajeżdżacie, a to leży, tak? Poziom jest. Idziemy z drugim. Odproża sklejamy ze sobą. Jest ok, jest ok. Tą brzydszą stroną skleimy. Opa. Dobra. Poziom brylant. Najlepiej czymś ścisnąć, bo jak za bardzo będziecie pukać, to przesuniecie. Skręcić. Niestety pianka nam ostatnio wybuchła w samochodzie i niektóre rzeczy są ufajdane w tej piance. Dobra, ładnie doszło. Tutaj bajeczka.
te gruciki pozbierać, co wiszą. Ładnie dochodzi. Jeszcze dołem mu to. Mamy obsadzone nadproże. Muruję winkiel, domurowywuję. Oczywiście nadproża trzeba nadmurować. No. Tak, zostało nam dwa otwory okienne do wycięcia, ale zostawiamy sobie to na rano. Także rano sobie wytniemy na spokojnie. Na jutro plan jest taki, żeby zaszalować wieniec, wrzucić zbrojenie, pokręcić i na pojutrze z samego rana mamy zamówiony beton, także tak to wygląda na chwilę obecną. Posprzątamy sobie z grubsza, tego piasku na razie nie ruszamy, tego kurzu, naprawdę ten kurz nam pomoże, bo przy zalewaniu wieńca nie ma siły, żeby po prostu ten beton nie chlapnął gdzieś i jest taka sprawa, że później trzeba to drapać, jeżeli zwiąże, tak? A później się zamiecie, po zalewaniu wieńca zamiatamy, sprzątamy i jest bajeczka, także tak to wygląda na chwilę obecną. No i co? Widzimy się jutro. Na razie. Firma Hachar But i Zbuduj Sam Dom prezentują Dom na Start bez kredytu.